W dniu 4 kwietnia Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w której uznał, że umorzenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego skutkuje wygaśnięciem hipoteki, która została ustanowiona na majątku osoby trzeciej w celu zabezpieczenia tej wierzytelności. Sąd Najwyższy zmierzył się z tym zagadnieniem na kanwie stanu faktycznego, w którym bank udzielił kredytobiorcy kredytu, który jednocześnie został zabezpieczony poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do osoby trzeciej. W międzyczasie wobec kredytobiorcy została ogłoszona upadłość, w toku której niezaspokojone wierzytelności, w tym wierzytelność banku, zostały umorzone z uwagi na osobiste przymioty upadłego. W związku z tym osoba trzecia wytoczyła powództwo przeciwko bankowi, w którym domagała się usunięcia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystym a rzeczywistym stanem prawnym, twierdząc, że z uwagi na umorzenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego, hipoteka ustanowiona na należącej do niej nieruchomości wygasła. Sąd Najwyższy po zapoznaniu się ze stanem faktycznym niniejszej sprawy przyznał rację dłużnikowi hipotecznemu. W naszej opinii uchwała Sądu Najwyższego ma dwojaki skutek. Z jednej strony jest ona korzystna dla dłużnika rzeczowego, który posiada możliwość podniesienia zarzutu wygaśnięcia hipoteki wskutek umorzenia wierzytelności, którą zabezpieczała, z drugiej zaś strony uchwała negatywnie wpływa na sytuację wierzycieli hipotecznych, dla których hipoteka nierzadko była jedynym skutecznym narzędziem do zaspokojenia roszczeń.